231. rocznica uchwalenia drugiej na świecie i pierwszej w Europie konstytucji, tej trzeciomajowej, zbudowało podstawy nowego ustroju ówczesnej Rzeczpospolitej. Staliśmy się monarchią dziedziczną, ograniczono istotnie tzw. demokrację szlachecką, zrównano prawa osobiste mieszczan i szlachty, a także zlikwidowano tzw. liberum veto. Dzieło Sejmu Czteroletniego stało się wielkim zwycięstwem tych, którzy chcieli państwa silnego i nowoczesnego. Było triumfem polskiego konstytucjonalizmu. Konstytucja 3 maja, która gruntownie zmieniła ustrój Rzeczypospolitej, należy bez wątpienia do najjaśniejszych i najlepiej znanych kart naszej historii. Preambułę najważniejszego aktu prawnej ówczesnej Rzeczpospolitej przypomniał prezydent miasta. Chcąc korzystać z pory, w której się Europa znajduje, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny i jej granic, niniejszą konstytucję uchwalamy. Po raz pierwszy zaistniał w polskiej rzeczywistości trójpodział władzy, nastąpiło wzmocnienie suwerenności kraju i pojawiła się nadzieja na przemiany. Kilkanaście miesięcy później pierwsza polska konstytucja niestety straciła swoje znaczenie. Król przystąpił do Konfederacji Targowickiej, a w 1793 roku Sejm Grodziński po zwycięstwie wojsk Katarzyny Wielkiej i drugim rozbiorze Polski dokonał ostatecznego i formalnego obalenia aktu. Mimo to przez lata ta ustawa zasadnicza była symbolem i światełkiem rozjaśniającym polskie dążenie do niepodległości. Na tę jednak musieliśmy bardzo długo czekać. Do świętowania rocznic trzeciomajowych bez ryzykowania konsekwencjami wróciliśmy na dobre dopiero pod koniec ubiegłego stulecia. Chcąc korzystać z pory, w której się Europa znajduje, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny i jej granic, niniejszą konstytucję uchwalamy. Podczas przemówienia pojawił się również nieunikniony kontekst wojny toczącej się na Ukrainie. Zarówno w 1791 roku intencją Sejmu Czteroletniego, jak i pragnieniem współczesnych Polaków jest Polska silna, niepodległa i niezależna. Te nasze oczekiwania w kontekście wojny na Ukrainie nabierają innego znaczenia. Silniej doceniamy te wartości, które powinniśmy chronić i bronić. Dobrze, że możemy to robić wspólnie z naszymi partnerami z Unii Europejskiej i NATO. Dzisiaj jak nigdy potrzebujemy Polski w silnej, solidarnej i zjednoczonej Europie. Podczas uroczystości rocznicowych głos zabrał również poseł Jarosław Zieliński. Niech ta nasza dzisiejsza trzeciomajowa, patriotyczna refleksja w sposób intensywniejszy niż na co dzień dotyczy wartości, jaką jest współpraca, jedność, zgoda narodowa, podejmowanie wspólnych wysiłków w imię polskiej racji stanu. I pamiętajmy, że jeżeli nasza działalność publiczna nie będzie nakierowana na realizację polskiego interesu narodowego, na realizację polskiej racji stanu właśnie, to zawsze ktoś z zewnątrz to wykorzysta, ze wschodu czy z zachodu. I takie zagrożenia mamy przecież także dzisiaj. Nie trzeba o tym chyba za dużo mówić, bo nie tylko tutaj rosyjski imperializm, który jest odwieczny, który wciąż się odzywał pomrukami, a teraz przejawia się brutalną, zbrodniczą agresją na naszych sąsiadów, na Ukrainę, ale i Polska nie jest bezpieczna. Jest bezpieczna dzięki NATO, dzięki naszym siłom zbrojnym, ale wobec imperializmu rosyjskiego nigdy do końca bezpieczna nie jest. A pamiętajmy także i o innych zagrożeniach, choćby o odnawiające się osi współpracy rosyjsko-niemieckiej. Trzeba o tym też pamiętać, trzeba o tym mówić, bo to nie tylko przestroga czwartego rozbioru z 1939 roku, ale to także choćby interesy ekonomiczne, jak ostatnio choćby Nord Stream 1, czy zwłaszcza Nord Stream 2. Poseł przypomniał i prosił. Wyciągajmy wnioski z historii. Uczmy się tego, czego ona uczy, bo historia niestety, kiedy się z niej wniosków nie wyciąga, lubi się powtarzać. Oby tego nie było.
Skupmy się w swoich wysiłkach na sile Polski, na jej suwerenności i na jej bezpieczeństwie. Wtedy będziemy mogli realizować i swoje narodowe plany, i swoje lokalne plany, i swoje cele życiowe jako ludzie, jako rodziny, jako społeczności.